jest napisane: mądrość zbudowała swój dom, postawiła 7 swoich sługów, zawiła swoje bydło, zmieszała wino, zastawiła swój stół, wysłała swoje służebnice, zaprasza ze wzgórz miasta. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. I dalej jest napisane. Pani głupota siedzi u wejścia do swojego domu na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając do przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami: kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Kiedy czytałem te rzeczy, zobaczyłem, że głos mądrości i głos głupoty jest bardzo do siebie podobny. Bardzo podobny. Mądrość i głupota. Mądrość mówi: kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. I głupota mówi: kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Zarówno Bóg, jak i diabeł szuka ludzi, którzy nie mają doświadczenia w jakiejś dziedzinie życia. Nie wiedzą, nie potrafią. Tylko że mądrość mówi tak: chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie, pijcie wino, które zmieszałam. A głupota mówi tak: kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Początek zawsze jest taki sam. Zarówno mądrość, jak i głupota zachęcają do tego, żeby tam przyjść. I mówią: chodź, chodź. I wielu ludzi, którzy szukają jedynie pewnej formy stymulacji, bardzo łatwo da się zwieść. Bardzo łatwo. Wiecie, ja zauważyłem jedną rzecz w życiu. Że kiedy... I bardzo się cieszę, że Michał w zeszłym tygodniu mówił to kazanie. Napisałem: dwa zbawienia i dwie ceny. Ja zauważyłem, że kiedy coś jest z Boga, to zawsze kosztuje. Taka jest moja obserwacja. Jeżeli coś jest realnie z Boga, to za to zapłacę cenę. Czy to oznacza, że to będzie dla mnie trudne? Nie. Ale oznacza, że aby wziąć coś, co jest prawdziwe, muszę odrzucić coś, co jest fałszywe. Natomiast diabeł, on w ogóle nie proponuje takich rzeczy. Diabeł mówi tak: chodź tutaj, a będziesz szczęśliwy. On od ciebie nigdy nie będzie wymagał, żebyś coś zostawił. Dam wam przykład. Jak się narodziłem z Bożego Ducha, to miałem dużo znajomych ze świata. Bardzo dużo znajomych. I kiedy poznałem Jezusa, na mój chrzest zaprosiłem ze 100 bandytów tutaj z Warszawy. Wielu z nich przyszło, siedziało w ławkach, przyglądało się, jak się chrzciłem. Ale w moim sercu była jedna rzecz. Ja nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego. Nic. Oni byli dla mnie bardzo mili, bardzo sympatyczni. Oni byli dla mnie tak bardzo mili, że spotykali się ze mną i nawet proponowali mi, że pomogą mi w moim nowym życiu. Mówili do mnie: Artur, założymy ci sklep. Ty nie będziesz musiał go spłacać, bo my cię tak lubimy. My szanujemy twój wybór. Rozumiecie? A ja miałem w sercu taką myśl: co ja mam z nimi wspólnego, panie? Co ja, odrodzony z Bożego Ducha człowiek, mam z nimi wspólnego? I wiedziałem jedną rzecz, że muszę pozostawić świat,
za sobą. Muszę pozostawić świat za sobą. Ale wiesz, kiedy przychodzi diabeł do życia wierzącego człowieka, to on nie mówi do niego tak: zostaw to chrześcijaństwo. Tylko mówi tak: wpuść mnie do tego chrześcijaństwa i razem utworzymy niesamowitą bryłę szczęścia. Diabeł nigdy nie chce, żebyś coś zostawił. Diabeł chce wejść i się wymieszać. Bóg, kiedy przychodzi do ciebie, mówi: ja jestem alfa i omega, początek i koniec wszystkiego. Jestem zupełnie wystarczający. Nie ma nikogo, nie ma nic, co by mogło mnie uzupełnić. I nie chcę, żeby ktokolwiek mieszał się w twoim sercu ze mną. A diabeł będzie mówił zupełnie coś innego. Będzie mówił: pomieszaj mnie z tym, co masz, i stwórz potężną bryłę szczęścia. Taka jest różnica między mądrością a głupotą. Mądrość będzie wymagała od ciebie ofiary. Głupota będzie chciała, abyś wymieszał wszystko to, co jest nie z Boga, z tym, co masz w swoim sercu, a co z Boga jest. Taka różnica. Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiedz: Panie Boże, gardzę głupotą. Głupota to mój wróg. Jestem mędrcem i w moim życiu nie nastąpi nigdy żadne pomieszanie. Dzisiaj odcinam się od wszystkiego, co próbuje mnie pomieszać. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem, który jest początkiem i końcem wszystkiego. Uwielbiamy Cię za to. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że Ty jesteś początkiem i końcem wszystkiego. Wywyższamy Cię. Słyszymy Twój głos. Wiemy, że jesteś w nas i wokół nas. Uwielbiamy Ciebie, Boże mądrości, Boże rozumu, Boże poznania, Boże bojaźni, Boże. Uwielbiamy Ciebie. Thank you.
Alleluja! Jego życia swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą.
Oh, 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 oh.
Oh,
Thank you.
Jesus,
przeszłość nie ma prawa Cię więcej ścigać. Nie ma prawa do Ciebie mówić. Nie ma prawa Cię oskarżać. Nie jesteś taka, jak ona do Ciebie mówi. Jesteś rozliczona z Twoją przeszłością. Nie ma na Ciebie żadnego haka. Ja uwielbiam Cię. Dziękuję Ci za dar dla Kościoła.
Ja w imieniu Jezusa Chrystusa w tej chwili biorę autorytet nad wszelką przeszkodą, nad wszystkim tym, co próbuje się podnieść, aby on w to powołanie nie wszedł. Ja w imieniu Jezusa rozwalam w tej chwili każdą górę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Szokorowa satarama santo, romosokorowa sekremase, orama sikarama santo, romoso. Ojcze, my ochraniamy jego, jego dom, jego małżeństwo, jego dzieci, jego finanse. My go ochraniamy, my ustanawiamy, Ojcze, 100%, 100%, niech mu się wiecie, niech mu się wiecie. Ojcze, ja dziękuję Ci za ten głos. O karara basa, koloro boso, telera para, cita lara ba. O lero santo, loro basa, lara basa. O meke lara basa, toloro bo. E karara basa, toloro boso. Aleluja, wszelka władza. Są w rękach Twoich, tak władza
Oh,
przyjaźń. Powiedział, otwórz usta, napełnię cię. Powiedział, kto przyjdzie do mnie, będzie łaknął, a nie pragnął. Bardzo głęboko zakorzenieni. Nie bój się okoliczności. Widzę, jak jesteście zakorzenieni. Macie głęboko powpuszczane korzenie. Nie bój się. Nie bój się okoliczności. One nie są w stanie cię przewrócić. Ponieważ twoje korzenie są głęboko zapuszczone. Nie bój się. Odważnie decyduj. Uważaj tego słowa. Twoje korzenie są głęboko zapuszczone. Usłyszałeś dzisiaj i powiedz: usłyszałem, i nie zatwardzę swojego serca na to słowo. Przyjmuję dzisiaj to słowo jako słowo od Boga, że głęboko zakorzeniony jestem w Chrystusie. Okoliczności, one będą zawsze, ale one nie będą mnie wywracać do góry nogami. Nie mogą cię wywrócić do góry nogami, ponieważ jesteś zakorzeniony. Nikt i nic nie może cię wyrwać z ręki Jezusa. Nikt i nic nie może cię odłączyć od Jego miłości. Nie podważaj tego. Czas. Czasami się chwiejecie tak, ale korzenie są głęboko zapuszczone w siebie. Jezus, my uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Kochamy Cię. Thank you.
przestało płonąć w Tobie. Przestało w Tobie płonąć. Przyjdź teraz, będziemy kłaść na Ciebie ręce. Ogień musi w Tobie płonąć, bo jesteś człowiekiem ognia. Ognia, ognia! Jesteś człowiekiem ognia! Ognia! Nie jesteś człowiekiem, który jest osiemły! Jesteś człowiekiem ognia! A nie zachowywać dla siebie, bo święty duch